Tomasz Krawczyszyn, grudziądzki reprezentant listy Nowej Prawicy z Grudziądza. Dokładnie tak. Jestem rodowitym grudziądzaninem. Od urodzenia mieszkam w Grudziądzu. Jeżeli chodzi o moją osobę, kończyłem również, jak pan Jacek Kostrzewa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, również na kierunku geografii, z której mam magistra. Obecnie pracuję jako przedstawiciel handlowy. Generalnie jesteście przeciwnikiem Unii. No, chcecie doprowadzić do jej, trudno powiedzieć, likwidacji, tak to było nazwane. Czy pan jako kandydat z Grudziądza też idzie z taką ideą? A może ma pan coś takiego związanego z regionem? No nie wiem, może chociaż promocja, podstawowa czynność dla wszystkich, że tak powiem, ambasadorów, którymi są też politycy. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, może jako o sam twór, tak? Tutaj cała idea wspólnoty, tak? Wolnego jakby tutaj handlu miała na celu, żeby państwa między sobą mogły wymieniać handel, tak? Prowadzić handel. Jeżeli chodzi o promocję, pytanie, czy Unia Europejska ma na celu tutaj stawiać na promocję, tak? I wydawać jakby pieniądze, nasze pieniądze z podatków poprzez właśnie ten pomysł, tak? Nie wiem nawet w jakim celu by to miało na przykład się odbyć, tak? Promocja Grudziądza w Brukseli, jakby to... Był promowany Grudziądz, bo była wystawa zdjęć Grudziądz nocą, Bydgoszcz nocą, inne miasta, no więc to była też, powiedzmy, jakaś tam promocja. Było coś takiego swojego czasu, jeden z takich fotografów tu jeździł, ale mi chodzi właśnie o to, że ten Grudziądz to jest taka oaza bezrobocia, można powiedzieć. Tutaj ciągle wszyscy na to naciskają, wysokie bezrobocie, brak perspektyw. No i właśnie jak to zmienić, w jaki sposób... Co zrobić, żeby było to, czy Unia jakiś może mieć wpływ, bo z jednej strony jesteście przeciwni tutaj Unii Europejskiej i tym strukturom, z drugiej strony no młodzi czasami mają te pieniądze na start z różnych funduszy, nie tylko unijnych, ale także funduszu pracy. Czy coś można im dać w związku z tym Grudziądzanom, jakąś nadzieję, że po likwidacji tej Unii będzie lepiej? Trzeba sobie zdać sprawę, że kapitał, jaki tworzymy, wiąże się z pracy, nie z dotacji. Czyli zawsze trzeba mieć na uwadze, że ciężką pracą osiągniemy sukces. Jeżeli będziemy liczyć tylko na dotacje, zasiłki czy jakiekolwiek inne formy zapomogi, na dłuższą metę to nie zda racji bytu. Statystycznie też około 70-80% działalności gospodarczej, która została otwarta, czy to z dotacji z Unii Europejskiej, czy z innych zapomóg, nie przetrwały roku czy dwóch. Ja sam przetrwałem 8 lat. Dlatego jest pan tutaj w tych 20%, tak? Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że przy pierwszych dwóch latach działalności płaci się niski ZUS, tak? I przez te dwa lata dużo osób jest w stanie jeszcze konkurować, tak, na rynku, bo nie ma tego wysokiego ZUS-u, tak? Jak wskroczy już po dwóch latach powyżej kwota 1000 zł i do tego trzeba jeszcze zapłacić podatek i mieć jeszcze z tego na utrzymanie, już jest ciężko, dlatego dużo firm po tym się zamyka. A my jako Kongres Nowej Prawicy jesteśmy za tym, żeby każdy dobrowolnie mógł decydować o tym, gdzie się ubezpieczyć, a nie był zmuszony do tego, aby oddawać co miesiąc na przykład składkę, tak jak pan, tak, powyżej 1000 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Pan na pewno kieruje się tutaj do młodej grupy ludzi, do rówieśników, ewentualnie osób o podobnych, powiedzmy, tutaj poglądach. Co pan by powiedział na ulicy Grudziądzanowi? Dlaczego ma głosować na pana? Z jakich powodów, z jakich pobudek i dlaczego akurat na pana? Tak jak powiedział pan Jacek Kostrzewa, każdy kandydat, tak, który chce się dostać jakby na przykład do Europarlamentu, jest jakąś szansą, tak, reprezentuje grono osób, które gdzieś tam jest w tych poglądach zbliżone. Także tutaj uważam, że kandydat jest właśnie taką nicią porozumienia pomiędzy obywatelami, mieszkańcami, którzy mają, powiedzmy, poglądy zbliżone bądź odzwierciedlają to, co my głosimy, a osobą właśnie kandydata, bądź już później nawet euroradnego. No i właśnie to pytanie, bo już część kandydatów została zaprezentowana z Grudziądza. I teraz pytanie, w jaki sposób ich pan ocenia, ich kandydatury? Może tu się odnieśmy już personalnie, albo chociaż ogólnie rzecz biorąc w stosunku do konkretnych partii, bo Platforma zaprezentowała tutaj panią dyrektor teatru, tutaj również
to chyba było Stronnictwo Demokratyczne, tak? Też miało swoją już taką, taki zaczątek. Był też tutaj Gowina, partia Polska Razem. W jaki sposób pan się odniesie do tych kandydatów, którzy w tej chwili już są, w jakiś sposób można było już z nimi porozmawiać? No bo zakładam, że na pewno śledzi pan tutaj ich zdanie, ich opinie. Z tego, co się orientuję, w chwili obecnej oficjalnie miała miejsce tylko konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej, gdzie była przedstawiona pani Anna Janosz. Kongres Nowej Prawicy jest chyba drugą partią, która przedstawia kandydata z naszego miasta, z Grudziądza. Nie wiem, jak się przedstawiają kandydatury z innych opcji politycznych. Jeżeli chodzi o jakby moich kontrkandydatów, tak, myślę, że ludzie jednak będą się decydować głosować na osoby, tak, czy to na osoby z Grudziądza, czy na inne z listy, patrząc pod kątem poglądów. Myślę, że tutaj tym się ludzie powinni kierować. Nie będą personalnie się kierowali tutaj? Czy te osoby nie są jakoś tak wybierane, żeby zebrać troszeczkę tutaj elektoratu z miasta? No bo zawsze wybiera się osoby znane, ewentualnie skupiające jakieś tam środowiska. Jak najbardziej, tak. Też są po to jakby kandydatury poszczególnych kandydatów z miast, żeby działały tutaj na tym lokalnym rynku, tak, i próbowały przyciągnąć osoby, zdobyć elektorat poprzez mówienie tych naszych postulatów, tak? Co chcemy zrobić, co chcemy wnieść, tak, do tego Europarlamentu. My w porównaniu do innych partii politycznych nie wystawiamy mistrzyni olimpijskiej w pływaniu, czy tak jak pani Anna Janosz, dyrektorka teatru, tak, która udziela się również w wielu etatach. Pytanie, jak to można pogodzić, tak? Nie mamy celebrytów. Bardziej stawiamy na kompetencje osób, które naprawdę mają, czy pan Jacek na przykład, doświadczenie, czy po prostu wiedzę, tak, którą i energię, którą chcą zmienić w Unii Europejskiej cały... Teraz takie pytanie jeszcze. Jak kampanię będziecie prowadzić? No bo Janusz Korwin-Mikke jest znany, jest z takiego ekscentrycznego czasami, ale też i otwartości. Sam zbierał na przykład podpisy, pamiętam walkę o wejście na listy w poprzednich wyborach. Czy też będziecie tak do ludzi otwarcie, no prawie że agitacyjnie można powiedzieć, no ale na tym polega kampania wyborcza, szli. Jak najbardziej. Od momentu, kiedy dostaliśmy informację, że już możemy zbierać podpisy w celu utworzenia komitetu, tak, zarejestrowania, przeprowadziliśmy w Grudziądzu szereg akcji zbiórki tych podpisów. Czy to w centrum miasta, na plantach, czy pod Stadionem Olimpii. Przeprowadziliśmy również akcję Wolny Bazar, mający na celu uświadomienie zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, jak duży jest koszt utrzymania stanowiska, na przykład pracy, tak, ile procentu podatku musimy oddać. Taka kampania informacyjna. Dokładnie tak. I to jest jakby naszym celem, właśnie żeby docierać do ludzi. I to już jakby robimy i to będzie naszym celem w najbliższym czasie, żeby docierać do ludzi na ulicy poprzez rozmowy. Jak najbardziej będą też informacje na mojej stronie internetowej, na którą zapraszam, jak i również poprzez... Jaki to jest adres? www.tomaszkrawczyszyn.pl. Także fora internetowe, portale społecznościowe, tam będziemy starali się dotrzeć do ludzi, jak i również na cotygodniowych spotkaniach, które mamy w każdy wtorek o godzinie 18:30 w hotelu City.